zapytać. Niestety dzisiaj już nie... Dopiero teraz postanowiłem sobie zrobić jajecznicę, więc myślę, nagram taki odcinek krótki, może 10-minutowy, 12-minutowy. Pokażę Państwu cały proces, jak ja przygotowuję jajecznicę, od czego zacznę. Ja już tutaj mam gotową kiełbaskę, także to pokazujemy, to będzie krótki odcinek, proszę Państwa. Także zapraszam Państwa na taki odcinek, gdzie pokażę krok po kroku, co trzeba robić, aby zrobić sobie fajną, miłą, smaczną jajecznicę. Zapraszam serdecznie. Mam przygotowaną kiełbaskę, jak zdążyliście. Smaży się. Poczekajcie, ja wezmę opakę. O. Smaży się ładnie kiełbaska. Ja sobie stanę teraz. Ona się nam ładnie przesmaża. Proszę zobaczyć. Teraz troszeczkę Państwu pokażę. Właśnie tutaj smażymy kiełbaskę. Może ja pokażę, dokroję do końca kiełbaskę. Myślę, że to jest dobry odcinek na to, żeby tym ludziom uświadomić, którzy naprawdę nie mają zielonego pojęcia, jak zrobić w prosty sposób jajecznicę. Także zapraszam na mój odcinek. Teraz pokażę Państwu, może już starczy tej kiełbaski. Kiełbaską się fajnie tutaj smaży. Kurde. Ojej. Dobrze, myślę, że już naszą kiełbaskę możemy zalewać jajecznicą. Pokażę Państwu. I teraz zalejemy naszą kiełbasę. Myślę, o żółty. Dobrze, że teraz to rozwiązałem. Troszeczkę niech będzie taka tłusta, ponieważ żeby było wiadomo, że to jest jajecznica, a nie jakiś tam. Taki oto to szybki sposób. O, pokażę Państwu. O, taki oto to szybki sposób. Właśnie zrobiliśmy naszą jajecznicę. Teraz pokażę Państwu, jak nakładać na talerze. Ale zanim nałożymy na nasz talerz, trzeba już musi nim posprzątać.
zrobimy inaczej. Mógłbym trochę więcej jajek osmażyć, ale ja sobie poradzę łyżką, ponieważ jeszcze dla każdego po trochu. Dla każdego po trochu. Chciałbym, żeby też moja siostra spróbowała, dlatego zostawię jej to. Tutaj mi stoi jajeczniczka. I taki, o, z kiełbasek. Ale tłuszczka, bo z kiełbasy. Proszę Państwa. I to jest jajecznica. Moja jajecznica. Proszę Państwa. Tu dla Madzi. A tu moja. Dlatego takim to sposobem przygotowałem szybkie danie. Jajecznicę, gdzie w taki oto prosty sposób możecie przygotować swoją jajecznicę na kolację. Jeśli oczywiście pusta lodówka, macie tylko jajka i kiełbasy. Także polecam, będzie dziennik Michał Barcicki, kucharz mały gastronom. Zawodu nie wiem czy wiecie, ale jestem kucharzem, także umiem gotować co niektóre rzeczy. Mogę wam kiedy nagrać taki odcinek, jak robię coś w domu. Ale to pomyślimy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. I zapraszam do kolejnych moich materiałów wideo, gdzie będą publikowane już na internecie na światłowodzie z prędkością światła. Także zapraszam.